Seks w tarocie. Kochani, dzisiaj taki seksowny temat, ponieważ również w talii tarota możemy wyczytać, wywróżyć coś o waszych kontaktach seksualnych, o waszej seksualności. Dlatego proponuję dzisiaj właśnie ten temat w sobotę, w weekend, dla rozrywki i dla waszej ciekawości. Byście wiedzieli, że również ten temat egzystuje w różnych taliach tarota. Ja używam dzisiaj tej właśnie talii tarota. Tarot of Sexual Magic, czyli tarot magii seksualnej. Ta talia pomoże mi właśnie zobrazować dzisiaj Państwu ten temat. Witam oczywiście wszystkich moich stałych subskrybentów i wszystkich kochanych widzów i słuchaczy. Również nowych słuchaczy, którzy znaleźli dzisiaj mój kanał. Cieszę się niezmiernie. Proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Zasubskrybuj dzisiaj mój kanał z dzwoneczkiem, byś dostawała moje wróżby codzienne. Tutaj moje premierki filmików z wróżbami kolektywnymi, z horoskopami, z rytuałami i z różnymi wskazówkami, różnymi tematami. Proszę również o komentarze, o lajki, jak również zapraszam na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne są oczywiście o wiele dogładniejsze, ponieważ opierają się na Waszych datach urodzenia, Waszych zdjęciach i konkretnych problemach, pytaniach do kart, które Wy sami konkretnie zadajecie. Zapraszam serdecznie, napiszcie mi na e-maila, mój adres e-mailowy jest pod filmikiem lub w komentarzach. Znajdźcie mój adres e-mailowy i napiszcie do mnie. Zapytajcie, jakie są warunki wróżby indywidualnej. Dziękuję serdecznie i teraz zabieramy się do wyboru naszej karty. Dzisiaj mam do wyboru trzy karty. Pierwsza, druga i trzecia. Proszę, wybierz tę kartę, która przyciąga Twoje oko, magnetyzuje Cię, lub wybierz po prostu tą liczbę, która Ci odpowiada. I zaczynamy od grupy pierwszej. Grupa pierwsza, czyli karta numer jeden. Papież, czyli kapłan. Widzimy tutaj kapłana, który siedzi w swojej szacie i przed sobą ma dwie nagie, młode, piękne, powabne kobiece, seksowne kochanki. One klęczą przed nim. Także zobaczmy, jaka seksualność jest tutaj symbolem tej karty. Jeśli wybraliście tą grupę, to Wasza osoba ukochana, partner lub partnerka ma te oto cechy. Papież lubi jasne reguły gry i powie Ci, czego oczekuje w seksie. Jeśli dasz jasno znać jemu, że chcesz seksu, to powinien się zgodzić, ale nie licz na spontaniczność. On musi mieć pewność, że Ty chcesz i zgadzasz się na seks. Jeśli będą jakieś niedopowiedzenia czy niejasna sytuacja, to on raczej wycofa się i zrezygnuje z seksu. Ta karta mówi również o tym, że osoba Twoja ukochana w akcie seksualnym lubi patrzeć, oglądać, podglądać innych. Wszelkiego rodzaju gazetki, internet, filmy erotyczne, pisma pornograficzne, często wstrzymywanie się od seksu, takie świadome, taka świętobliwość, bo na przykład on czeka na tę jedyną, albo wiara mu zabrania, wychowanie, różne jakieś pryncypia, reguły, albo po prostu to nie jest ten moment. Czyli wstrzymuje się często od seksu. Być może myśli, że to grzech. Trzeba czekać na gest z jego strony, czy przyzwolenie. Dopiero wtedy można wykazać się inicjatywą. Może być leniwy w łóżku, lubi seks oralny,
Lubi, jak inne postacie przed nim klęczą i zadowalają go właśnie tutaj, tak jak na tej karcie. Czyli lubi jakby swoją wyższość i lubi widzieć klęczące przed nim osoby, które go tutaj zadowalają. Także być może jest też sam leniwy i też trzeba więcej tutaj koło niego jakby robić w takich sytuacjach intymnych, niż on sam chce robić. Być może jest troszeczkę wygodny, wygodnicki lub myśli sobie również, że nie wypada mu wszystkiego robić, ponieważ nie chce grzeszyć. Tak? Nie zapominajmy, że karta kapłana jest też tutaj symboliką jakiejś duchowości, tak? Jakiejś religijności. I tak samo jakiś taki świętobliwy jest on w takich sytuacjach intymnych, że nie chce on sam popełniać jakichś błędów czy jakichś grzechów. Dlatego często się wstrzymuje i właśnie można go scharakteryzować takim słowem jak wstrzemięźliwość. Także to jest taka specyfika karty numer 1 i zapraszam wszystkich tych kochanych słuchaczy, którzy wybrali kartę numer 2. Karta numer 2 to kochankowie. Kochankowie, wielkie arkana, karta numer 6. Kochankowie oczywiście mówią o romansie, o gorącym seksie, o pięknych, romantycznych, miłosnych wibracjach, o pięknej seksualności. Tutaj widzimy jednego mężczyznę i dwie kobiety w akcie miłosnym. Kochankowie to karta również wyboru. Często musi taki mężczyzna lub kobieta dokonać wyboru, z kim chce mieć taki akt seksualny. Kochankowie, jeśli wybrałaś tą kartę, to mówi właśnie to o Twojej osobie, o Twoim partnerze, o którym teraz myślisz, że ta osoba Twoja lubi taki filmowy seks z jakiejś historii romantycznej. Pieszczoty, czułość, oddanie, skupienie, zafascynowanie i pożądanie. Na 100% seks z uczuciem. Kochankowie to seks bardzo czuły, oboje partnerów skupionych jest na sobie. Seks uważają jako zjednoczenie, dużo czułości, zawsze z ocieraniem się o siebie. Także seks na zgodę. Jeśli się pokłóciliście, podroczyliście, nie odzywacie się, to ta karta symbolizuje również, że Twoja osoba ukochana często godzi się za pomocą seksu. Czyli pogodzenie się po jakiejś kłótni to normalne dla Twojej osoby ukochanej, także seks na łonie natury, w przyrodzie. Tutaj nieraz, ponieważ powiedziałam, że ta karta kochanków to również kwestia wyboru, nieraz może być ta Twoja osoba ukochana niezdecydowana na seks, ponieważ właśnie nie wie, czy się zdecydować teraz na seks, ma jakieś wątpliwości, także nieraz można wyczuć w nim jakieś niezdecydowanie, ponieważ ta karta to jest właśnie trudność wyboru. Natomiast na pewno bardzo czuły, namiętny seks symbolizuje właśnie tą kartę kochanków. Dziękuję serdecznie i zapraszam, kochani, na następną grupę, czyli kartę numer 3. Karta numer 3 to paź kielichów.
Paść kielichów to osoba młoda, niedoświadczona, która zbiera jeszcze seksualne doświadczenia. No, mówimy tutaj o osobie od 15 do 25 lat, lub oczywiście plus minus starszej, to jest wszystko ruchome w tarocie, ale jednak takiej młodej duchem niedoświadczonej. Natomiast symbolizuje to osobę bardzo romantyczną, flirtową, romansową, uczuciową, która chętnie wchodzi w jakieś flirty i chętnie właśnie jest to jakiś romantyk, młody. Tutaj zbiera jeszcze właśnie, jak już mówiłam, doświadczenia. Jest to również osoba, która idzie za głosem swojego serca. Paść kielichów. Teraz zobaczmy, co symbolizuje tą kartę, jaki będziecie mieli seks. Paść kielichów to partner będący być może partnerem wstydliwym, dlatego nie ujrzymy często partnera całkowicie nago. Karta wskazuje na łagodny flirt, petting, posłuszeństwo i niedoświadczenie. Czasem karta ta mówi o partnerze czy o kochanku naiwnym, młodym. Paść kielichów bez protestu wykonuje polecenia w seksie. Sam seks z nim jest krótki, ponieważ on jeszcze nie ma doświadczenia. To jest partner bardziej ubrany niż rozebrany podczas aktu. Być może wstydliwy, niepewny siebie, ale jest on możliwie delikatny. Na przykład daje ci delikatne klapsy w pośladki. Lub pobudza cię ciepłym woskiem, polewając cię ciepłym woskiem. Paś jest dość wyczulony na wszelkie bodźce i słowa. Może je bardzo sobie do serca brać i się nimi, tymi słowami twoimi przejmować. Lubi również podglądać cudze akty seksualne. Także jeszcze osoba młoda, naiwna, niewinna, szukająca doświadczenia również w takich intymnych sytuacjach i być może wstydliwa, troszeczkę taka naiwna. Natomiast, no, witalna, niemniej jednak jeszcze taka nabierająca dopiero rutyny w sprawach intymnych. To była karta trzecia. Myślę, że Wam się ten temat również spodobał. Będę robiła oczywiście częściej te tematy, także dziękuję serdecznie. Napiszcie swój komentarz i napiszcie, czy taki temat Wam też odpowiada, czy się zgadza z wyborem Waszej karty. Wszystko to, co powiedziałam. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście już wkrótce.